Cześć! Zapraszam Was na kolejny odcinek cyklu Projekt Tico. Teraz druga część projektu Tico, polegająca na naprawach blacharsko-lakierniczych, bo część mechaniczną mamy już za sobą. Także jedziemy do sklepu, do firmy Radmax, która handluje tego typu rzeczami niezbędnymi do lakierowania, do przygotowania do lakiernictwa samochodowego. Blacharka na szczęście jest w dobrym stanie, także pojedziemy do sklepu, a potem pojedziemy do Gerarda, który także uczestniczy w tym projekcie, żeby zobaczyć, jak postępy mają się z tym samochodem i czym będziemy musieli się zająć. Bo wiem, że Gerard już zaczął rozbierać ten samochód, więc aż się boję, co tam zobaczymy. Jedziemy, nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszedłem po te rzeczy dla Tico. Będziemy musieli je pomalować, więc parę rzeczy. Co to miało być? Podkład? Podkład, szpachla, bezbarwny, także. Dobra. Podkład jest. Lakier jest. I szpachla miała być finish, nie? Tak. Już jest. Otwarza się jest. I co tam jeszcze było? Chyba wszystko. Mamy połysk? Jest. Dobra, mamy chyba wszystko. Dziękuję. No i widzimy się przy efekcie końcowym. Jasne, polecam się. Dziękuję. No i znajdujemy się w warsztacie u Gerarda, Garson Garage. Jak widzicie, tu są prawdziwe klasyki. Triumph Spitfire, rzadki Triumph 250. Ambitne projekty, ale najambitniejszym projektem będzie oczywiście ten piękny koreański samochód. Cześć Gerard. Witam. Widzę, że bardzo szybko pracujesz, bo myśmy chcieli to nakręcić jeszcze w fazie początkowej, ale Gerard tutaj pracuje jak chiński robotnik na taśmie, z tym, że jakość jest znacznie wyższa. Dobrze, to powiedzmy może widzom, co tutaj się zadziało. Co się zadziało? No, samochód wymaga i pomalowania niektórych elementów, bo mają, jak widać, te zaznaczone białe rzeczy. Mhm. Wiele dołków, wiele większych uszkodzeń, tak jak próg czy tylne drzwi. Większych. No, jak na mały samochód, to i tak są duże. I tak. Na jego stan, no to są takie troszkę, które trzeba poprawić, bo stan samochodu jest bardzo dobry, mhm. blacharsko, w sensie, że nie mardzy tutaj praktycznie w ogóle. Zaskakujące, nie? Tak. Bardzo zaskakujące. Samochód chyba musiał zimować w garażu gdzieś ciepłym, bo no, wszystkie inne raczej by chyba tego nie wytrzymały. To prawda, czyli przynajmniej tutaj nie będziesz musiał na mnie kląć, że przywiozę jakiś samochód, chociaż Gerard specjalnie nie pnie. No do rdzy też jestem przyzwyczajony ze względu na stare klasyki, no ale to jest zupełnie inna półka samochodu, więc... No tak, bo Gerard raczej robi Mercedesy, ewentualnie teraz motoryzację brytyjską, no, a tutaj ma pierwszy raz motoryzację koreańską. Miał też Hondę kiedyś mi robił, także możecie obejrzeć na moim filmiku. I naprawdę fajnie wyszło. I Toyota Celica też robi. Toyota Celica Supra. Tak, też jest bardzo fajny samochód. Także też Wam polecam, tu będzie link. Natomiast co więcej, czego potrzebujemy jeszcze z Ticiem? Widzę, że tutaj już wyciągnąłeś ten próg. Tak, no próg był dosyć mocno tutaj zagięty. Nie wiem, komuś prawdopodobnie spadł z podnośnika albo coś takiego. I wbrew pozorom cienkie blachy, ale nie było tego tak łatwo wyciągnąć, mhm. bo były dosyć dwa ostre zagniecenia, które no, są ciężkie do wyprowadzenia, żeby tam nie robić większych szkód. Tak. No ale udało się i może nie jest to jakoś tam, mówię, tak super idealnie, no ale to przez te wgniecenia. No, niestety nie ma sensu wymieniać całego progu, bo wtedy się troszkę niszczy tą perforację i to wszystko, co jest oryginalne, tak. Więc ratowaliśmy to w ten sposób. Widzę, że listwy też będziemy mieli do kupienia chyba. Listwy do wymiany, moim zdaniem, można je jakoś tam reanimować, ale to są listwy oryginalne, gdzie jest ta taśma dwustronna, tak zwana,
naklejana fabrycznie na listwy i ona zawsze się lepiej trzyma niż to jest później naklejane już ręcznie i no różnie to bywa. No. Więc jeżeli jest możliwość, to lepiej kupić oryginalne, nowe listwy. Dobrze, tutaj będziemy. Jaki będzie zakres w ogóle malowania? Zakres malowania na początku miał być troszkę mniejszy, ale teraz wychodzi na to, że obydwa boki, z jednej i z drugiej strony, jeszcze nie wiadomo jak z przednią maską, ale prawdopodobnie też będzie malowana. Generalnie miał przygodę, tak? Blacharską. No miał przygodę blacharską z przodu. To też widać po tym błotniku, że on był kiedyś malowany i troszkę różni się ten kolor. Mniej więcej w okolicach przedniej lampy było coś tu robione i to widać jest troszkę, może nie to, że nieumiejętnie, ale w miarę możliwości pewnie tej naprawy jest zrobione, jak jest zrobione. Wszystko pasuje oczywiście, tylko że pod spodem no, wyszły takie rzeczy, że troszkę nie jest podprostowane wzmocnienie, coś tam. Ale mówię, to jakoś tam nie przeszkadza, to tylko estetyka, którą trzeba będzie poprawić. Słuchaj, ja jadę po części, tobie nie przeszkadzam, dzięki i ja również odzywam dziękuję. Się z częściami. Działamy dalej. Dobra, na razie. O, Janek przyjechał. Cześć. Cześć. Przyniosłem parę części. Co to przyniosłem? Jak widzisz. Piękny, nowiutki zderzak do tego wspaniałego, czerwonego samochodu. O, pomogę ci. Oj, zapakowany. Zapakowany. Dobrze zabezpieczony. O. Ty sam, przedni. Nie zapakowany. Poszło. No i co? Co, powiesz? To jest oryginał, czy nie? Nie, to nie jest oryginał. Nie jest. Widać na no, tutaj też troszkę. Nie jest taki za dobry. No powiem, że trochę nie. Popatrz. Tu jest pęknięcie. No niedobrze. No i co zrobimy? Niedobrze. Jesteś w ogóle podgrzany jakoś dziwnie. A nie, odlew. Niezapracowany. Dziadostwo. No trochę tak, trochę nie tak. Na takie prace to powiem, że przydałoby się, żeby ten zderzak już naprawdę wyglądał fajnie. No. Bo samochód jak samochód, jaki by nie był, ale nikt takich samochodów już nie ratuje za bardzo. Tylko gratownicy. No, to by przydało się, żeby to było. No nie wiem, to podejmiemy decyzję, co z tym robić dalej. Kurczę, ale powiem ci, że załamałem się. Wykonanie złe. Natomiast tylny zderzak udało mi się kupić oryginalny, więc tutaj będzie ok. I co tam jeszcze przywiozłeś? Pokaż. Przywiozłem jeszcze parę rzeczy. Co to? Oryginalne, koreańskie boczki drzwiowe. No kurde. Udało mi się wyszperać. Zagłębił internetu. Ta pizzerka taka sama, czy była jakaś inna jeszcze? Wiesz co, tu by trzeba było zapytać Konrada, ale myślę, że taka sama, znaczy taka sama jest, a zobaczcie na, popatrzcie, oryginalne, nowiutkie, koreańskie parapety drzwiowe. Pokaż metkę. No proszę. Materiał, z którego wykonano plastiki do DU, no nie jest najlepszy, ale jest oryginalny, więc jakby... Jest kolejna rzecz. No. Okay, odłożymy na razie. Potem pozbieramy, jak kamerę wyłączymy. I proszę bardzo. Listwa drzwiowa. Kolejny boczek tapicerski. O proszę. Ogólnie to powiem wam, że trzeba uważać, bo były jeszcze wersje tak, tak, z elektrycznie sterowanymi szybami. I wówczas to jest inne wycięcie troszkę. Aha. No to powiem ci, że trochę. A jeszcze jakieś listwy, coś tam. A, te. Listwy te. I kolejne parapety drzwiowe. No to powiem ci, inwestujesz. I to całkiem, całkiem. Jakieś to pudełko. To jest. A,
Popatrz. Kierunki nowe. Też oryginalne? Oryginalne, koreańskie. Naklejki widzę. Naklejeczki. Z takimi rzeczami to jest naprawdę problem czasami. Tutaj jest na klapę, tutaj jest na zderzak przedni. No ale do tego barachła to nie będziemy przyklejać. Mówię o zderzaku. No, także z zderzakiem się zastanowimy. Musimy znaleźć. No nic, odłóżmy to. No ale widzę, że ty też nie próżnujesz. Tutaj wyprostowałeś ten próg. Jak to zrobiłeś w ogóle? Wyklepałeś czy miałeś? Znaczy, próg był wyciągany spotterem, takim grzebieniem, jakoś to tak nazywają różnie. No i później, jak już był wyprostowany, było to zagięcie dosyć ostre, dwa takie, więc podjąłem decyzję, że no jednak będzie trzeba jeszcze zabezpieczyć cyną, żeby tej szpachli jakoś tam nie było zbyt wiele. No i jest to też zacynowane. Super. No i później wyprowadzone tą szpachlą, no bo bez tego też się jakoś tam nie obejdzie. Zawsze coś tam musi pójść, więcej, mniej. Tak. Więc no tak jak widzisz też, no cały bok. No samochód niby ładnie wyglądał, ale był dosyć nierówny. Te wszystkie elementy. No teraz widać, tak, jak bardzo gdzie, był nierówny. Gdzie co. Czyli teraz jest zmatowiony. Znaczy, no, zmatowiony jest już też pod następne materiały, które będą kładzione na to wszystko. Co będziemy teraz na to kłaść? Teraz jeszcze, żeby to jeszcze wyrównać, bo też prawdą jest taką, że te elementy fabrycznie, one i tak nie były równe. Tak. Tego nie widać, tak? I nikt na to jakoś tam nie zwraca uwagi, nie? Ale popatrząc, to nie są na pewno idealne. I to nie jest jakieś tam parkingowe, coś tam, wgniecenia, takie rzeczy. No i na to tylko będzie... po prostu wiatr, który dmuchał w ten samochód. Tak, blachy są tak cienkie, że to się gnie samo z siebie. No i na to pójdzie szpachla natryskowa, żeby to jeszcze wyprowadzić jak najlepiej. No jak już jest tak robione, tak. No to jeszcze tą szpachlą troszkę uzupełnimy. I jest zawsze łatwiej wyprowadzić te elementy, żeby były jak najlepsze. Epoksyd potem na to? Tak, no epoksyd mimo wszystko na to też pójdzie, bo jak widać są takie przetarcia do gołej blachy, więc tego nie zostawimy. Więc no najpierw pójdzie epoksyd, a później szpachla natryskowa. No i następny proces już podkłady pod lakier i tak dalej. Tak samo będzie szpachla natryskowa zabezpieczona najpierw epoksydem, a później podkładem akrylowym wypełniającym i już finalnie będzie kolor. No i pięknie. Kolor będzie czerwony, szybszy. Tak. Zresztą parę elementów znaczy, to zostanie jest taki w oryginale. Może nie kolor czerwony Ferrari. No nie, ale zauważcie, że to jest czerwony metalik. Kiedy widzieliście czerwony metalik, nie? No tak. Nie jest to częsty kolor. No nie, chociaż Tico popularny jest ten Tico, tak, Tico tak, ale poza Ticiem to naprawdę jest parę aut, które mają czerwony metalik. Piszcie w komentarzach, jakie auta mają czerwony metalik, to będzie bardzo ciekawe. Tej klasy. Aha, słuchaj, każdej klasy. W tej chwili to wartość tego samochodu bardzo wzrosła, bo widzicie, co Gerard tutaj robi. Mercedesy, Triumfy, no a dzisiaj Tico, nie? Na co chłopu przyszło. Życie jest okrutne taka niespodzianka. No przynajmniej nie kliniesz na mnie, bo jest samochód w miarę zdrowy. Następnie jak no to, jest. Powiedz mi, jak tutaj z tymi pasowaniami będzie, jak to oceniasz? A czy to wszystko wyjdzie? No ja nie spodziewam się, że to wszystko będzie świetnie, pięknie. Już sam zderzak widać, no zamiennik jakiś, no to nie wróżę, że on będzie pasował. Jeszcze no nie wiadomo, co z nim zrobimy, prawda? No, chyba będziemy musieli stare zamontować. Bo jest, powiedzmy, pęknięty, no to już eliminuje trochę to. I można to jakąś tam techniką pospawania, no ale to będzie tylko trzeba tylko czego wtedy nie wygnie w innym miejscu, nie? Nie, nie, nie. Tylko, że jest dosyć zły ten odlew tego plastiku i będzie trzeba to nakładać szpachlą, coś tam, a myślę, że to nie ma sensu, bo takie ceny tych zderzaków są, no chyba, że są drogie, bo nie wiem. Ten kosztował 165 zł, ale to było najgorzej wydane 165 zł w moim życiu. Więc myślę, że chyba trzeba by poszukać w dobrym stanie ten zderzak i wtedy zobaczymy, jak to będzie pasować.
To może weźmiemy ten oryginalny. Co sądzisz? No tu jest uszkodzony. Kurde, no. Wiedziałem, że coś jest gdzieś z nim, ale tak naprawdę byłem przygotowany nowy. Tutaj w miarę ładnie naprawiony został. No, no na pewno będzie trzeba to uzupełnić jakąś tam szpachlą do plastiku pewnie. Mhm. Jest trochę nierówny. No i malowanie całego na pewno. Tak, bo on jest, no. On jest pomalowany, czy jak to jest? To nie jest taki odlew taki chamski jak tam. No nie, tak czy inaczej, czy malowany, czy nie, po naprawie trzeba pomalować, bo nie będzie tak. To takie jak oryginał, więc trzeba to pokryć no czymś zbliżonym przynajmniej do tego koloru. No to ja poszukam jeszcze, może gdzieś w internecie się uda oryginalny znaleźć. To wtedy jakby był oryginalny, no to by było fajnie. Miałoby to sens. No. Dobra, jakie wyzwania jeszcze czekają na ciebie z tym samochodem? Puff. I na mnie przy okazji. Moja rola, no to co? Doprowadzić to wszystko, pomalować. Mhm. No i później poskładać to do kupy. Zawsze. Na pewno będziemy sprawdzać, czy zgodność koloru czy jest, bo samochód tak czy inaczej nie jest cały malowany. Tylna klapa i bodajże dach zostaje. Mhm. Więc do tych dwóch elementów trzeba dobrać ten kolor. Jest już jakaś tam próbka zrobiona, mhm. Ale jeszcze natrysku nie robiłem, więc nie wiem. I będzie chyba ciężko, bo taki nawet kolor, on jednak troszkę się zmienił przez te 25 lat. No na pewno. No, będzie trzeba też odświeżyć ten stary, czyli to przepolerować, zobaczyć, co się wyciągnie z tego. I do wypolerowanego dobieramy kolor, tak? Tak, do wypolerowanego i wtedy będzie widać, czy jakieś korekty będzie trzeba robić na tym nowym kolorze, czy jest trafiony. No, a jak będziemy polerować, to co z tymi napisami? No, napisy po prostu trzeba będzie, wiesz, ominąć w taki sposób, żeby ich nie zetrzeć. Nie? To mam. Gorzej z tym. Nie będzie to jakieś tam trudne. Generalnie wiemy, co robić. Ja muszę znaleźć nowy przedni zderzak, oryginalny, z napisem DEU, z koreańskimi szlaczkami. Wtedy powinno być dobrze, bo chyba to jest takim teraz największym problemem, nie? Jeśli chodzi o części. Myślę, że tak, no, bo ten jednak jest nieudany. No ale no. Tak kiedyś było, kiedyś ktoś tam nie patrzył na takie szczegóły, zakładał, bo był tańszy od oryginału i tak było. Powodzenia w pracach, weny, czego się życzy blacharzom? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, myślę, że się uda fajnie to zrobić. To będzie najpiękniejsze tiko. W całej Stalowej Woli, a może i w całej Polsce. Mi tego nie wypada mówić Gerardowi, tym bardziej sami ocenicie i wtedy zrobimy jakiś test, a może nawet uda się pokazać pierwszemu właścicielowi ten samochód właśnie po tych pracach. Dobra, to trzymajcie się. Ja również. Idę. Dzięki. Dzięki.